Wykonać rozkazów, które idą z góry. Straszne te rozkazy. Być rządzić ministrami. Jakieś papiery, jakieś nagrania i takie stwierdzenie, że kiedy przyjdą czołgi na Witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest wyjątkowa osoba, jasnowidz, tarocista Nazar Ibrahimow. Witam Pana serdecznie. Witam Pana też serdecznie, Panie Łukaszu. Może na wstępie wspomnę pewną osobę, przez którą udało mi się dotrzeć do Pana. Chodzi oczywiście o Panią Urszulę, która bardzo mnie tutaj wspiera, pewnie zobaczy ten odcinek. Tak więc pozdrawiam serdecznie Panią Urszulę i Panie Nazar. Chciałbym, aby widzowie dowiedzieli się czegoś więcej o Panu. Tak więc moje pierwsze pytanie, jak i kiedy zaczęła się Pana przygoda z tarotem, z jasnowidzeniem? Moja przygoda zaczęła się z chwilą urodzenia, tak naprawdę, bo też był specyficzny dzień, kiedy się urodziłem. Ja byłem dzieckiem oczekiwanym. Można powiedzieć wymodlonym. Ponieważ moja mama miała olbrzymi problem z urodzeniem dziecka. U nas akurat jest tak, że każdy, bo trzeba wspomnieć o tym, że pochodzę z Kazachstanu. I proszę się też nie dziwić, że mówię świetnie po polsku. No tak. Pierwsze moje imię to jest Kamil. Po drugie, ja ukończyłem Wydział Filologii Polskiej w Astanie. Po trzecie, tak doskonale, jak mówię językiem polskim, się też posługuję językiem francuskim. Studiowałem w Angers, w Mission Long, studiowałem w Université de l'Ouest we Francji. Miałem kontakt z Polakami. Moja matka jest Polką, część rodziny jest Polakami. Trzeba pamiętać, że kiedy wy mówicie o wschodnich Kresach, to pamiętajcie o tym, że te części ziemi należały kiedyś do Polski. Ludzie byli przesiedlani. Tam są Polacy. Ludzie mówią po polsku, po dzień dzisiejszy kultywują kulturę polską. Więc to nie powinno być zdziwieniem. Po drugie, ja jestem od 94 tutaj roku w Polsce. Był to czas, kiedy miałem tą szansę dokształcić się, jeżeli chodzi o język polski. Może nieraz mówię twardo. Niektórzy zwracają uwagę mi, że mówię tak nieraz stanowczo, tak? Ale to też wynika z tego, że ja też po pierwsze tak myślę, bo z takiej kultury. Po drugie, jestem wykładowcą, więc ja też mówię, można powiedzieć, trochę językiem nauczycielskim. Bardzo trudno mnie przegadać. No tak, ale bardzo miło się Pana słucha, więc no. Dziękuję Panu serdecznie. I to tak w kwestii wyjaśnienia. Natomiast dlaczego mówię, że wystałem z mlekiem matki? Ponieważ w mojej rodzinie od pokoleń, odkąd pamiętam i kiedy widziałem ludzi, magią, czarami i tarotem, a kiedyś jeszcze pojęcia jasnowidzenia dokładnie nie znano, nawet nie znano pojęcia intuicja, kartami klasycznymi zajmowała się matka, babka i ich matka. I nie jest tak w rodzinie naszej przynajmniej, że na przykład jak ja mam trójkę rodzeństwa, to wszyscy się zajmujemy kartami. Nie, tak nie jest. Jest zawsze wybrana osoba. Tej osobie przekazuje się. A z tej racji, że byłem oczekiwanym dzieckiem, tak, rozpoznano to jako znak. Ponieważ babka moja, kiedy umierała, jest takie coś, że my musimy przekazać dar. Czy panu przekazano tak, w jaki sposób, tak? Tak, przekazano, ja panu opowiem, jak to wyglądało, to jest cały rytuał, całe doświadczenie. Trzeba przekazać dar. Osoby starają się, tylko tak, nie przekażesz daru osobie, która nie jest skłonna wiedzy, osobie, która nie jest sprawna intelektualnie, osobie, która się tym nie chce interesować lub której poglądy niereligijne albo jakieś inne po prostu nie pozwalają, bo u mnie w rodzinie też są ludzie, którzy na przykład są prawosławni bardziej, mniej, są muzułmanami bardziej, mniej, są katolikami bardziej, mniej. I tutaj jakieś mają obiekcje, prawda? Więc te osoby nie będą wybrane, skoro tego nie chcą, bo nic na siłę. No tak, oczywiście. Mówicie, z niewolnika nie ma pracownika, jest to prawda. I teraz czytano to jako znak, oczekiwane dziecko. Zresztą babka moja miała sny proroczy, to było wszystko jakby tak pokazane, ja byłem jako pustelnik pokazany. Dlatego, proszę pana, to panu zdradzę, pan jest pierwszą osobą, której to powiem i pana widzowie. No bardzo miło. I pana słuchacze będą pierwszą osobą, której to zdradzę. Miałem o tym zrobić filmik, ale panu to powiem. Pan jest pierwszą osobą, która się dowie o tym, dlaczego ja jako tarocista mam wybraną kartę pustelnika, a przeważnie wybiera się kartę głupca, maga lub arcykapłanki. A ja mam kartę dziewiątą z wielkich arkan pustelnika. A no właśnie dlatego, że moja babka w
ujrzała mnie jako w przyszłości, jako pustelnika, ale to było takie metaforyczne, taki obraz symboliczny, tak? Taki symbol, tak? Po prostu. Taki symbol, czyli pustelnik to ten, który nosi światło i mądrość w sobie. To nie znaczy, że jestem mądrym człowiekiem, staram się nim być, są mądrzejsi ode mnie. To jest człowiek, który ma wiedzę, umie ją, chce ją przekazywać, może umie ją przekazywać, niektóry umie się wyciszyć i tej ciszy potrzebuje. Może dlatego te moje filmiki na tym YouTubie, na tym kanale moim, no są takie sztywne, tak? Mi tu małżonka mówi, że są po prostu, że ja tak nie strącam takich, może tylko skupiam się na kartach, bo to jest zawsze tarot, jasnowidzenie. Więc ja po prostu muszę mieć tą ciszę wewnętrzną, ten spokój wokół mnie, żeby umieć wam powiedzieć. I na przykład ja widzę, dzisiaj będą słuchaczami tego rozkładu takie i takie osoby i pod nich jakby dobiera, to dzisiaj w filmiku, który się wgrywa właśnie będzie dotyczących uczuć do końca 2020 roku, do końca sierpnia, tego miesiąca. Jest ta karta pustelnika i ona jest właśnie specyficzna, jest zawsze ze mną, jest jako strażnik talii, chroni moje talie energetycznie. Zaczęło się to, wracając jeszcze do tematu, no w sposób nadzwyczajny. Kiedy człowiek osiąga 14, 15 lub 16 lat, wtedy należałoby przekazać ten dar. Ja wchodziłem dopiero w okres 14 lat, ale moja babka czuła, że będzie umierać. I ona to chciała przekazać. No na biegu, jak to się mówi, komuś, tak? Ja widziałem, co robiła mama, co robiła babcia. Tym wszystkim się interesowałem. Jacy ludzie przyjeżdżali do domu, czemu przyjeżdżali. Bawiłem się kartami, tak jak inni się bawią. Dziewczynki lalkami, chłopcy samochodzikami czy czym innym. To u pana z kartami było. Ja się bawiłem kartami, bo karty są ładne, karty są kolorowe i to dziecka wzrok padał na te karty. U was jest tak w kraju, że wy wybieracie, jak dziecko ma chrzest, jakieś tam dajecie mu obrazek, medalik, pieniążek, coś tam jeszcze. Jak dziecko to dotknie, to znaczy, że będzie bogaty i tak dalej. Przynajmniej ja tak to zrozumiałem. Więc, a u nas po prostu jest inaczej, tak? W tym moim domu. I u mnie padło, mój wzrok zawsze padał na kartę. I tutaj widzi pan, najpierw ten sen, trudno oczekiwane dziecko, później sen babki, później te karty. To, że ja się tak bawiłem, nie rozumiejąc tego. W końcu ja otrzymałem ten dar w wieku 14 lat, a nie powinienem, nie wchodząc w wieku 14 lat, a nie powinienem. Ponieważ powinienem troszeczkę później. Jednak trochę za młody pan był, tak? Z tego wychodzi. No, trochę za głupi. Za głupi nawet. Ale babcia umierająca, nie to, że umierająca, ale już tak czuła ona, bo ona znała datę swojej śmierci, tak, czuła ona... Że już najwyższy czas jest po prostu. Tak, że już jest czas, że musi. I teraz co babka zrobiła z matką? Postawiły mi karty, to miałem wtedy pierwszy raz stawiane karty. I to by właśnie było moja przyszłość, na co muszę uważać, ja miałem to wszystko zapamiętać. Pytanie do kart, czy powinienem, czy tarot mnie przyjmuje, czy karty mnie przyjmują. Bo proszę pana, znam takich ludzi, którzy doskonale wróżą, ale doskonale to za mało, żeby ludziom poradzić. Bo musisz być idealny. Dlatego, że ty, jeżeli dotykasz kwestii ludzkich i człowiek chce na podstawie twoich informacji, które od ciebie otrzyma, budować swoje życie, to ty musisz nie być tylko doskonały. Musisz być po prostu idealny w stawianiu kart. Tak, dlatego wie pan, ja tylko panu przerwę, bo też naszła mnie taka myśl. Oglądałem pana jeden filmik, gdzieś tam pan mówił, rozkładał pan jakieś pani talie i też mówił, że ma pan informacje z, jakby z jasnowidzenia, więc takie też pytanie, które wiąże się z tym, czy właśnie osoba, która posługuje się kartami, powinna mieć taki dar jasnowidzenia, dar jakby talent wróżbiarski, czy jest to niezbędne, czy po prostu same karty jakby wystarczą, bo to chyba jednak musi się łączyć z czymś, tak? Wróżenia panie z kartami. Łukasz, pan ma dar. Na ludzi. Pan ma dar słuchania, pan ma dar wypowiadania się i pan ma dar taki, że pan chce to robić pomimo tego, że są takie grupy ludzi, którzy może się z tego śmieją. Pan ma dar taki, że robię to, co uważam i tak dalej. Gdyby pan tego daru nie miał, to pana kanał nie byłby dobry, bo byłby jednym z wielu. Tak. A Urszula napisała, bo ja z nią rozmawiałem panu chyba kiedyś, albo panu powiedziała przez telefon, że pan jest wyjątkowy i że ona pana podziwia. I to jest prawda. No pani mi tutaj właśnie pisała w tej pierwszej wiadomości, no i też byłem zaskoczony. Odpowiedź moja jest taka. Możesz być rzemieślnikiem. Czyli możesz z kart tarota się nauczyć na blachę wyryć. Możesz kupować książki. Przeróżne. Myśli pan, że ja ich nie mam? Też mam te książki. Oczywiście, tak.
i po polsku, i po rosyjsku, kazachsku, po angielsku, po francusku. Mam książki. Być rzemieślnikiem i odpowiadać ludziom na pytania, a ludzie na podstawie tych twoich odpowiedzi będą budować swoje życie, przemyślenia i będą decydować, to za mało. No właśnie, w tym sedno jest, tak? Nie? Żeby. No. Dlatego musisz mieć dar. I wracając do pana poprzedniego pytania, jak to się zaczęło? Poprzez przekazanie. Poprzez przekazanie. To jest przekazany dar przez uderzenie. Ja zostałem uderzony w twarz. Najpierw postawiono karty, karty mnie przyjęły. Bo wie pan, karty przyjmują, jeżeli się rozkładają, jeżeli widać, że da się z nich coś wyczytać. Kiedy karty byłyby chaotyczne i z tej historii, którą karty przedstawiają, nie dałoby się nic zbudować, to znaczy, że karty nie chcą. W tym przypadku nie chciałyby, żebym ja z nimi współpracował w przyszłości. Ale było inaczej, więc matka podeszła z babcią. Pierwsza uderzyła mnie babcia z twarz, ale to było uderzenie takie, że do tej pory, wie pan, to aż pamiętam. Ja poczułem, powiem panu, tak? Jeszcze raz, ślinę normalnie poczułem, tak jakby do mózgu mi poszło takie dziwne uczucie, nawet smak się w ustach zmienił, tak mnie mocno uderzyły, ale to musiało być. A później przeszedłem okres, to było po 2 dniach, babcia przyszła i dała mi coś z jajkiem, pamiętam. To było coś z jajkiem, coś na alkoholu, jakiś tam wywar, wie pan, coś takiego było. Ja to wypiłem i przeszedłem, proszę pana, takie wewnętrzne oczyszczenie, taki ból, że ja myślałem, że skona. Po prostu ja byłem umierającym i co mnie dziwiło, to, że ja, że nie ma, otrzymuję pomocy medycznej, że nikogo nie sprowadzono, że babka nie daje ziół, a tylko, a przejdziesz, przejdziesz. Że sam organizm musi sobie dać radę po prostu z tym. Tak, musi, tak, ale musi przejść. Ale proszę pana, ja miałem później sen w trakcie. To było 2 dni przed uzdrowieniem, cudownym, bo choroba tak jak przyszła, tak szybko odeszła. Miałem sen, przyśnił mi się anioł. Przyszła taka postać świetlista, ja mówię anioł. Był to mężczyzna, włosy po prostu świecące, no coś niesamowitego. I ten anioł zaczął mi na szyję nakładać medaliony różnego rodzaju. Ja powiem panu więcej, że ja jeden ciekawe. Z tych medalionów próbowałem, bardzo zapamiętałem i próbowałem go odnaleźć po prostu, czy u nas w kraju, czy tu, czy gdzie indziej i nie mogłem tego znaleźć. Dopiero kiedy znalazłem się, tego co pamiętam, chyba w Poznaniu właśnie, tak? Na ulicy Garbary, tam był lub jest sklep ezoteryczny czy coś takiego i pojechałem tam wtedy po karty tarota, żeby sobie kupić. Przy okazji byłem tam kogoś odwiedzić. I ja patrzę, a to jest ten medalion. Co się okazało? Ten anioł nakładał mi spośród tych 7 medalionów był talizman mocy wewnętrznej, który zakupiłem. Talizman mocy wewnętrznej. To był sigil, który po prostu miał mnie chronić, miał mi dodawać właśnie tych darów, tych umiejętności. Ten dar został w ten sposób przekazany. Natychmiast dostałem po 2 dniach od objawienia tego anioła. Może to nie było objawienie, to tak, wie pan, jakbym ja się wybudził, jakby to było śnienie. Tak, ja znam bardzo dobrze to zjawisko, dokładnie. To najczęściej, no tak, oczywiście, to najczęściej nawet rano tak przychodzi takie coś po przebudzeniu albo między snem a jawą, takie po prostu zdarzenia są. Tak, i usłyszałem od tego anioła na koniec, jak już mi nałożył te medaliony, przeszedłeś. Po prostu przeszedłeś. I to i koniec, znikło. I ten, po 2 dniach, może niecałych, zostałem uzdrowiony w sposób nadzwyczajny, a ja byłem prawie konający. Później oczywiście była rozmowa, wszyscy mi, mama z babczką, i mi wyjaśniły, o co tutaj chodzi. No to takie dosyć nietypowe, takie no, ja powiem panu, że pierwszy raz się spotykam, że ktoś takie coś opowiada, w ogóle taką historię, że przekazanie właśnie takiego jakby tutaj daru takich możliwości w taki sposób. Tak, i teraz przejdę do odpowiedzi na pana następne pytanie, które pan tak. zadał. Zemieślnikiem to za mało, żeby pomagać ludziom. Musisz być specjalistą, musisz być jakby w tym. Bo dla mnie na przykład jak oglądam wróżki, czy wróżbitów, czy innych z różnych krajów, którzy na przykład są specjalistami, tak, karty praktyczne, tarot, runy, numerologia, wahadełko, horoskop. Proszę pana, jak ktoś jest, ja powiem panu z własnego doświadczenia, jak ktoś jest specjalistą we wszystkim, to znaczy, że w niczym nie jest. No to też bo tarota, jest, tym jest, tak. Tarota, proszę pana, to ja się uczę cały czas. I bywa nieraz tak, że jak stawiam ludziom karty i wiem, że ta karta i ta w tej pozycji i tak dalej w tym układzie oznacza to i to, to mi przychodzi to światło i troszeczkę inaczej interpretuję. Niech pan posłucha tą wróżbę, która się dzisiaj gra, o właśnie dotyczącą uczuć. Ja po prostu mówię, że nawet w pewnym momencie, że no normalnie to należałoby zinterpretować te karty tak i tak, ale ja powiem inaczej. Albo na przykład kartę As Kielichów, jak mnie babka uczyła.
wszyscy mówią i łącznie w Polsce, proszę pana, że Archangelików to jest karta pełna uczuć i miłości. A ja powiem panu, że zawsze jest ta karta przeważnie w kartach, a przede wszystkim w Leader White, czyli tej podstawowej, tej, na której się każdy wzoruje i uczy, przedstawiona w ten sposób, że z kielicha wylewa się woda. I na dole ten kielich jakby stoi w wodzie, jest woda, są fale. I co to oznacza? Skąd ty masz pewność, czy to jest woda, która jest źródłem życia? Skąd ty masz pewność, że to nie jest kwas, albo woda na przykład pochodząca z deszczów kwaśnych, które zniszczyły część Amazonii? Oczywiście, pewnie, że tak. A skąd ty masz pewność? A po drugie, on, ten kielich, który jest niby pełen uczuć dobrych i miłości, stoi na bezmiaru wód, co może oznaczać powódź, prawda? Co może oznaczać powódź, więc w każdej karcie jest i dobro, i zło. I tak rzemieślnik nauczyłby się literalnie, tak? Tak. No, że karta to oznacza to i to. A człowiek, który ma dar, może... Tak, no bo to jest dar. Ono, ta wiedza przychodzi sama do mnie. Ja panu opowiem, jak ona przyszła, bo ja nie czytałem żadnych książek o kartach. Ja jej dopiero nabywałem w biegiem czasu, bo mnie interesowało podejście innych ludzi. Czyli no, takim czasie, tak? Po prostu się pan... Cały czas. Przyszedł też taki moment, proszę pana, w moim życiu, że ja miałem zakaz. Pomimo tego, że babka mnie wybrała z matką, to mama mi zakazała stawiać karty. Ja przez 7 lat, proszę pana, kart nie stawiałem. Czyli panu tutaj nie jakby nazwała, polecono... Ja panu tak, czyli polecono panu się tutaj dokształcić jakby, czy po prostu miał pan jakieś odczekać? Nie, ja, to jest bardzo dziwne, stawiałem idealnie karty. No właśnie, to takie bardzo troszkę... dobrze, ale już powiem panu, czemu matka mi zakazała. Ponieważ ja w kartach widziałem samo zło. Moje karty mi pokazywały po 16 roku życia normalnie same złe rzeczy. Ale nie złe rzeczy, że one się nie spełniały, one właśnie się spełniały. I opowiem panu przykład, od kiedy, tak? W jakim momencie matka zakazała mi, to było aż na 7 lat. Ta liczba też ma swoje znaczenie. Ja już to wszystko wiem, bo ja też przekażę mojemu bliskiemu, ale to przyjdzie czas. I teraz panu powiem, po prostu ja siedziałem na ławce, a u nas musi pan wiedzieć, że są domy bardzo blisko i nie jest tak jak u was, że tam płot czy coś, tylko u nas są przeważnie bardzo wysokimi ścianami. Takimi jakby to murami oddzielone. Wie pan co, widziałem takie filmy. Widziałem filmy o tych płotach, to są dosłownie mury otaczające. Tak. Oczywiście, tak. Widziałem to na filmach nawet. I ja siedziałem na ławce, oczywiście to dawało cień i tak dalej, gorąco. Siedziałem, taka ławeczka była. I naprzeciwko tej ławeczki, tak na wprost, jakbym patrzył, było okno, bo to była taka brama jakby. Było okno i nad tą bramą mieszkali ludzie. I powiem panu, że oni byli bardzo zaprzyjaźnieni z moją rodziną. A ich kolei córka, tego pana akurat, który tam mieszkał, można powiedzieć, że była nieco starsza ode mnie, więc można było komunikować się tak na tym samym poziomie, na tych samych falach, żeśmy nadawali. Więc ona poprosiła mnie o karty. A że trudno było do mamy, do babci się dostać, no to karty ja. No i zacząłem stawiać karty i powiedziałem do niej tak. A wtedy miałem talię, wcale nie było obrazków, bo są mniejsze arkana, które są nieobrazowane też. I miałem właśnie karty, które tylko pokazywały atrybuty mniejszych arkan. Czyli jak na przykład były miecze, pięć buław i tak dalej, to są atrybuty. Więc tylko same atrybuty bez obrazków. A przeważnie jak klientom, którzy przyjeżdżają, czy tak jak wtedy, to staram się bez obrazków, bo wtedy oni się nie przerażają. Jak jest to złego, bo nie umieją zinterpretować, tak? Po prostu, bo jest mniej informacji na karcie. Tak. I wtedy, jak to się mówi, są spokojni, a ja po kliencie wiem, czy mu można dużo powiedzieć, bo jest psychicznie przygotowany, czy nie. Więc powiem panu tak, i to były karty, a ja byłem wtedy, no jak wie pan, no młody człowiek, to chcę powiedzieć wszystko i to jeszcze chcę pokazać, jaki to ja dobry nie jest, prawda? No tak. Taka ambicja. Pycha człowieka głupi. Więc ja do niej powiedziałem tak. No widzę, że ktoś niedługo bardzo zachoruje i umrze i będzie to niespodziewanie. W tym momencie jej ojciec, który mieszkał nad tą bramą, otworzył okno. Ja już wiedziałem, że to będzie on. Ja jej to powiedziałem. To było moim błędem. Ona, pamiętam, wtedy była przerażona, a on, proszę pana, po może 2-3 dniach zmarł. Przy zmywaniu dostał udaru, wziął jeszcze sobie jakąś tabletkę, której nie powinien wziąć, bo ona jakby zmogła to, i po prostu i zmarł. Położył się i zmarł. To niech pan powie... było przerażenie mojej mamy, bo ja widziałem różne rzeczy. Na przykład takiemu Żydowi, który u nas był
też przepowiadałem, zresztą ten Żyd mi książki o różnych religiach dawał i tak dalej. Mm-hmm. Też co same, wie pan, widziałem takie rzeczy negatywne które tylko, się działy. Ale przecież życie ludzkie jest i dobre, i złe, i należałoby widzieć też te dobre rzeczy. A ja, jak można powiedzieć, w tym okresie do 24 lat specjalistą byłem od zła, nie będąc złym człowiekiem. Ale niech pan powie mi w poprzedniej sytuacji, jak należałoby pokierować taką osobę, czy po prostu no, nie mówić do końca o tej śmierci, czy jednak gdzieś może... Nie, jeżeli miałem pewność wewnętrzną, że to będzie dotyczyło jej ojca, tak? To powinienem jej powiedzieć na dzień dzisiejszy, teraz bym tak zrobił, że jest choroba i proszę cię, żebyś albo z tatą poszła do lekarza, obserwowała ojca, że wie pan, teraz mam bardziej rozwinięte jasnowidzenie. Tak. Ja może bym ujrzał nawet, że on miał wykrzywioną twarz, co by oznaczało może udar, i bym jej powiedział, słuchaj, musisz, bo teraz na przykład daje się kwasak tylotalicynowy, czyli aspirynę, i bym powiedział, że daj swojemu tacie aspirynę. Weź potrójną dawkę, 3 tabletki, on by nie umarł. Ale nie powiedziałbym jej tego, że jego życie jest totalnie zagrożone, tylko obserwuj, zadbaj. Tak, tak, wskazówki takie odnośnie tej sytuacji. Dokierował. Mhm. Oczywiście ona by wtedy powiedziała mi, bo są tam klientki, które mi potrafią zadzwonić, pana wróżba się nie sprawdziła. Dlaczego? No bo miałam mieć wypadek samochodowy. A, ha, 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 śmieje się pani, miałam mieć do końca miesiąca, a ja w samochód nie wsiadałam. A ja mówię, wie pani, ja pani nie powiedziałem, żeby pani miała ten wypadek, tylko właśnie po to, żeby pani w samochód nie wsiadła. Aha, no właśnie, w tym pani się uchroniła. Pani się uchroniła, bo pani miała mieć ten wypadek, pani jakby uciekła kostusze przed kostem. Wie pan, ja potrafię przyjąć, że taka osoba mi powie, że nie sprawdziła się wróżba. W duchu wiem naprawdę, że ona się dobrze, że nie sprawdziła, bo ta osoba dobrze odczytała moje intencje. Prawda? Tak, i można mieć jednak właśnie taki jakby wpływ na tą linię życia, na te przeznaczenie i jakiejś sytuacji po prostu no, uniknąć, tak? Takich złych. Mówi pan mądre słowa, ponieważ tarot nie jest wyroczny. Tego mnie nauczyła babka. Na przykład niektórzy stawiają karty wróżba za 20 lat, za 10. Ale przecież ty nabywasz wiedzy. Wszystko się zmienia, oczywiście. Życiowych. Tak. I te koleje się zmieniają. Ja powiem panu jeszcze więcej. Akurat ja nie umiem wróżyć z ręki, to umieją moi bliscy, nie umiem. Ale wiem to od nich, że normalnie te linie, które mamy na rękach, one się zmieniają. One się zmieniają, bo ty dokonujesz pewnych wyborów, pewnych decyzji, albo twoje światopogląd się zmienia, twoje myślenie, nabywałeś wiedzy, doświadczenia życiowego, bo na przykład są ludzie, proszę pana, którzy nie mają tytułu doktora, profesora, nie wykładają na uniwersytetach, a mają taką wiedzę życiową, że nie jeden z nas, nie jeden profesor, to proszę pana, to mały robaczek. I ci ludzie mają na przykład piękną linię tutaj mądrości, prawda, na ręku. I ona im się z biegiem czasu pogłębia, czyli wzrastają w mądrości pomimo braku studiów. Pan na przykład na moim kanale, że mi jest trudno mówić do ludzi. Ja lubię mówić, opowiadać, ale jak wie pan, jak to nagrywam, te filmiki, to ja tak żona powiedziała, ja to mówię bardzo twardo. I niektórzy mi piszą, że powinienem może się zaśmiać, może coś, a ja do tego tak poważnie teraz tam podchodzę i do tych ludzi, bo ja chcę ich po prostu ostrzec. Jedna pani mi napisała, że trzecią talię wybrałam, straszne to, co słyszę i tak dalej. A ja wybrałem czwartą wtedy, w tym chyba odcinku, tak, ja panu napisałem. Tak, i naprawdę ja muszę przyznać to z ręką na sercu, że to jest szok dla mnie, że w kartach takie coś po prostu może się ujawnić i w takim jakby tego, co ma się wydarzyć, co się wydarza dosłownie w tym miesiącu. No, jestem zszokowany po prostu i dlatego też napisałem od razu ten komentarz panu i... Dziękuję. I też ale również. Na przykład jedna pani napisała mi, że straszne, bo wybrałam trzecią talię. A ja jej napisałem, że wie pani, jeżeli pani, bo są też tacy klienci, którzy są oczekujący, że taro będzie pokazywał samo dobro. Ja mam też takie osoby dzwonią, piszą, albo przyjeżdżają, niech mi pan tylko mówi samo dobro, omija zło, no to ja odsyłam, to nie znaczy, że ja nie będę pomagać pani. To są inne wróżki, one dają na 100% wróżby pozytywne, bo żebyś był uśmiechnięty i do niej wrócił. A życie, powtarzam, jest różne. Cóż tą zawartość by miała ta wróżba, gdyby była tylko superaszna,
a okazywałoby się w życiu, że jest i szaro, i kolorowo, i czarno, i biało. No tak, dobrze. Wie pan co, teraz tylko chciałem tu się jeszcze dopytać, czy korzysta pan z jakichś rodzaju różnych rekwizytów, czy też kuli do wróżenia? Chciałbym coś się dowiedzieć tutaj, niech pan coś powie o tym. Czy to właśnie... korzystam, powiem panu, korzystam, na przykład powiedział panu kuli, jest filmik tam na moim YouTubie, tylko już nie pamiętam, czy to dotyczyło Białorusi, czy Polski, nie pamiętam tego. Natomiast tak, korzystam tam nazwą rekwizytów, nazwijmy to tak, z kuli na przykład, ale ta kula nie jest specjalną kulą do wróżenia, bo kula do wróżenia to musi być bez tak zwanych bąbelków powietrza, a u mnie ma. Ale mi ta kula, ja chyba tam w komentarzu napisałem, albo komuś, już nie pamiętam, napisałem, że ta kula mi nie służy, żeby w niej widzieć same obrazy. Ona mi służy do skupiania energii, do skupiania myśli. To tak samo na przykład wielki polski jasnowidz, i to muszę powiedzieć, pan Krzysztof Jackowski. No zgadzam się, to jest... Uważam, moi drodzy, i to musi wybrzeć, to jest osoba, która znana na świecie i co tu by mówić. Jest specjalistą w tym, on się specjalizuje naprawdę w jasnowidzku. Jest pan Krzysztof Jackowski, ma tak zwane rekwizyty, to są ubrania tych zmarłych lub osób poszukiwanych. I on je pokazywał, przykłada do czoła. Ale to czemu ma służyć? Skupieniu energii i wybraniu energii z tego elementu. Tak, dosłownie. Tak samo ta kula. Mm-hmm. Tak samo ta kula. Powiem panu więcej. Ja mógłbym mieć na przykład, nie wiem, medalion ten, który mam, jeden, drugi, i też skupiać energię na tym, tylko w kuli, w szkle jest o tyle łatwiej, że rzeczywiście możesz dostrzec obrazy. Możesz na przykład, mogę mieć na przykład kilka segmentów obrazów i zaprzeczających sobie, ale w momencie, kiedy na przykład pojawia się trzeci obraz, w tej kuli ujrzę na przykład światło, jakieś mrygnięcie. I wtedy wiem, że to jest to powinienem odczytać. Rozumie pan? Rozumiem, więc oczywiście. Ta kula. Drugi rekwizyt to są wahadełka. Ale ja nie posiadam wahadełek na przykład Isis czy jakichś innych takich, którzy mają inni, tylko ja posiadam, to widać na moim intro, tym filmiku wejściowym, wahadełka z kamieni. No to nie wiedziałem akurat, no to ciekawe. To są różne wahadełka, rzadko ludzie z tego korzystają. Ja mam zrobione właśnie wahadełka z kamieni szlachetnych albo półszlachetnych. Ponieważ ja pracuję z kamieniami, u mnie rytuały są z kamieniami. A z czego to wynika? Bardzo łatwo było w Kazachstanie, gdziekolwiek indziej dostać kamienie. One wyrastały, można powiedzieć, z ziemi, prawda? A my nie mieliśmy takich rzeczy jak wy, że nie wiem, świece jakieś specjalne. No dostępność takich. Tylko kamienie. I na przykład moja babcia rozróżniała kamienie rzeczne z wody stojącej, z wody płynącej, kamienie, które powstały przez uderzenie pioruna, kamienie, które były wykopane z pola dobrego człowieka, kamienie, które były zabrane z cmentarza i tak dalej. Szereg rzeczy, prawda? Tak, kamienie, tak. Które na przykład wydawały iskry, a więc życie, czyli krzemienie, więc takie kamienie, i ona to wszystko miała. I tak samo ja wszedłem w te kamienie, bo jest siła i moc, energia kamienia. W kamieniach są zaklęte dusze, bo w Piśmie Świętym jest napisane, tak? Kamienie wołać będą, jeśli wy czegoś nie zrobicie, kamienie wołać będą. W kamieniach jest, tam Jezus powiedział, tak? Wołać będą, czyli on upersonifikował kamienie, czyli nadał im życie. I tak samo ja stwierdzam, jest życie w kamieniach. Powiem panu więcej. Wszystko zawiera jakąś energię, tak? Kamienie mają energię, tak. I proszę mi wierzyć, bo... Gdyby pan na przykład wziął sobie czarny turmal, miałby pan problem ze snem. I czarny tak miał, albo na przykład miał koszmary senne. Poduszkę czarny turmal. I pan zobaczy, tylko nie od razu, bo niektórzy oczekują zmian od razu, a na przykład po 3 dniach. Mało tego, chcesz mieć dar jasnowidzenia, albo go pogłębić lub uporządkować, to należałoby ametyst. Prawda? Kamienie czemu służą? One są, widzi pan, Pan Bóg nie stworzył. Pan jest osobą duchowną. Tak, 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 oczywiście. Ma świadomość tego, że Pan Bóg jak coś stwarzał, to stwarzał to ku celowi. Tak, a nie stworzył kamieni po to, byśmy się po nich potykali, tylko one służą czemuś. Prawda? A więc służą przekazywaniu energii, służą wyprowadzaniu energii, służą nam ku różnym celom. Dlatego to są jedne też z tych atrybutów kamienie. Pozostałe atrybuty to są pierścienie. Nieraz widać na moim kanale moje pierścienie. Proszę
pana. Zauważyłem znak. Chyba, zauważyłem właśnie. Proszę zobaczyć. Znak krzyża. Mówi się, znak krzyża to symbol wcale nie śmierci, tylko zmartwychwstania, prawda? No tak. Dla Żydów znak krzyża jest znakiem hańby, bo na krzyżu wieszano złoczyńców. Prawda? Dla prawosławnych krzyż, który ma na przykład tą dodatkową stópkę, prawda? Na stopie Jezusa ma wszystko to znaczenie. Dla muzułmanów półksiężyc. Dlaczego? Też ma to wszystko znaczenie. Dla Żydów gwiazda Dawida, która ma bardzo energetyczne znaczenie, prawda? Ona symbolizuje archaniołów. Teraz można zobaczyć u mnie różne pierścienie, tak? Bo ja mam, pracuję z ludźmi, przyjeżdżają różni. Miałem klienta, który na przykład nie był umówiony ze mną, ale powiedziała mi stała klientka, to jest historia bardzo ciekawa i ważna, która pokazuje, zdaję sobie sprawę, że być może niektórzy tarociści będą oglądać, więc niech się nauczą o tym. Z mojego doświadczenia. Pani, która jest stałą klientką, powiedziała do mnie, że przyjedzie z pewnym panem i ona mnie błaga, żebym tego pana przyjął, ale on przyjedzie wieczorową porą, jak już będzie już ciemno. No to ja się zgodziłem, no bo to jest wieloletnia stała klientka i takie błaganie. I wie pan, myślałem, że bardzo... Zgodził się pan, tak? Zgodziłem. Ale gdybym wiedział, kogo mi przywieźć, bym się nie zgodził. Przez człowiek. Ja od razu wiedziałem, że jest to zły człowiek i od razu czułem, że on ma krew i śmierć na ręku. Ten człowiek był bardzo wpływową osobą, człowiekiem, który był szefem olbrzymiej mafii, nawet to nie mafia, tylko jeszcze coś większego. Ten człowiek zadawał mi takie różne, wie pan, pytania ciężkie, a chociaż lekko karty mi stawiały się, ale pytania były wielkiego kalibru, bo ten człowiek nie operował tak, jakby, wie pan, tysiącami złotych. Ten człowiek miał... Przypuśćmy, bo nie powiem tego, ale na przykład w Szwajcarii albo w Norwegii gdzieś tam hotele. Był właścicielem hoteli. Kasyn. Wie pan, czyli... ten człowiek operował. On operował milion kwotami, tak, których ja nigdy nie widziałem. Czyli nigdy nie będę widział. Tak, czyli domyślam się, że próbował wymusić na panu jakieś informacje, tak? Dzięki panu darowi. Nie wymusić, bo to nie był zły człowiek. Powiem panu więcej, że jak mi wypadła karta, to ten człowiek miał na tyle pokory w sobie, że się jeszcze schylił i mi tą kartę pomógł i podniósł. Więc on, a człowiek pyszałek, to by tego nie zrobił, on mi po prostu podczas tatuowania wypadła. On mi ją podniósł, więc jakąś pokorę ten człowiek w sobie miał. Ale że on zlecał pewne rzeczy, które też były złe. No, on też był filantropem, wie pan, tak dalej. Tak rozumiem, dalej. Tak. Dużo rzeczy. To powiem doświadczenie. To jak zadziałały moje karty. Piękna wróżba. Ale ja nie miałem na przykład ochronnego pierścienia wtedy. Zapomniałem nałożyć, wie pan, bo to już była taka pora, że ja już wszystko kończyłem, jak to się mówi, ona mnie tak wybłagała. I nie miałem tutaj swojego pierścienia ochronnego i poniosłem konsekwencje stawiania karty tej osoby. Karty postawiłem. Po pierwsze, karty już nie chciały ze mną pracować. Mogłem je oczyszczać, mogłem robić rytuał. Jeden, drugi, dziesiąty. Nic mi nie pomagało. Karty po prostu jakby się zamknęły, zablokowały. Te karty zostały spalone. Mało tego, odbiło się to na konsekwencje na moim życiu, ponieważ zaczął do mnie przychodzić zły duch. Było nawet w takim momencie, byłem, proszę pana, że mamy korytarz i tylko ja słyszałem takie bieganie, takie... Tak, rozumiem. Takie też. I mało tego, wewnętrznie, jakby siedziałem tutaj na hotelu, gdzie pracuję, mam czajniczek tutaj obok, taki elektryczny, czułem wewnętrznie, że chodzi postać wyglądająca jak słoń. Ja jej nie widziałem, ale czułem po prostu, jak słoń. Jakby stanął za mną i usłyszałem wewnętrzny taki głos, bo jakbym chciał, to mógłbym cię udusić. A ja wiedziałem po tym, jak moja babka reagowała i co robiła, bo do niej też różne osoby i dusze czystowe przechodziły i tak dalej, do mamy i do babci. Ja wiedziałem, co odpowiedzieć, trzeba sobie ich zaśpić, bo oni się żywią naszym lękiem. Więc ja powiedziałem tak, dobrze, tylko sobie herbaty nie zrób. Proszę pana, jak ręką odjął, nic już więcej nie było. Ale to były konsekwencje. Po prostu ten człowiek był opętany i ten zły duch po prostu przyszedł jakby, bo nie miałem tej tarczy ochronnej. Tej tarczy i po prostu na pana tutaj to jakby no, spłynęło, tak? Dlatego tarociści, niektórzy widzę na tych filmikach, bo gdzieś tam stawiają karty bez zapalenia świecy, bez atrybutów różnych, tak pan nazwał, różnych tam gadżetów i tak dalej ochronnych. Naprawdę. Powinni się zastanowić, co robią, bo mogą mieć różne konsekwencje. Tarot jest księgą, w której są zapisane wielkie rzeczy, wielkie znaki. Tarot może służyć dobru i złu. I nie bagatelizujmy takim mówieniem, że karty tarota to tylko narzędzie.
narzędzie, tak jak szczotka, mogę nią włosy uczesać i tak jak nożem możesz chleb ukroić lub kogo zabić. To jest bzdura, co mówisz. Bo tarot w niepowołanych rękach, jak ktoś będzie sobie kpił albo zrobi tak jak ja bez tarczy ochronnej, to potrafią się karty zemścić. Potrafią po prostu na tarociście tak pokrzyżować mu plany na dany dzień, tydzień czy miesiąc, rok, że po prostu zapłacze. A to jest lekcja, bo ty masz być dobry. Tak, no, no zgadza się. Tarot to jest, powiem panu, ja to nieraz mówię, żywe karty. I teraz te energie nie chcą zła dla tarocisty, ale chcą, by ten tarocista wzrastał. Więc jeżeli on podchodzi do tego nieodpowiedzialnie, na zasadzie zabawy, na zasadzie, a ja pokażę i udowodnię, że jestem super, bo mam umiejętności wróżbiarki, a ktoś inny tego nie ma, prawda? A dana, a inni tego nie mają, to ja udowodnię, że mam i że będę lepszy, to tarot będzie ładnie ci stawiał kartę, ale później koniecznie konsekwencje. Liczy się intencja. Tak. Więc wie pan, ogólnie my rozkładając karty, czy robiąc to, co pan będzie robił, na przykład uzdrawiając ludzi, to my, proszę pana, wchodzimy w sferę duchową. Tak, no oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, no bo też mówię, no też próbuję się to jakieś dokształcić, czy też dowiedzieć jakichś informacji, no i jest to jak najbardziej fascynujące, no tylko trzeba chcieć i trzeba widzieć w dobrym tutaj jakby tego słowa znaczeniu, w dobru, tak, jako tako i nie stosować jako tego, jak jakiegoś zła. Wie pan co, jeszcze tutaj takie pytanie, mogę się pana zapytać, bo ma pan wiele tych talii tarota, widziałem na tej półce tam bardzo dużo. I czy może pan powiedzieć, nie wiem, jakąś ma pan ulubioną może talię tarota, czy tam czy jakieś Tak, mam ulubioną. A dlaczego? Jaką? Niech pan powie. W talii mam setkę i to są niektóre talie, które są już niedostępne, nigdy nie będą wydane. Są talie, które są prezentami lub sam sobie je kupiłem. Są talie, które do mnie trafiły w sposób nadzwyczajny. Na przykład zamawiam przez sklep ezoteryczny talię. Jest wyraźnie napisane, zamawiam jedną talię, a dostanę dwie. I osoba tamta, o której zamawiałem, no, mówię, czy mam dopłacić, że ona nie widzi tego w systemie, żebym ja miał drugą talię. Ja dostałem drugą talię. Takie ciekawe zdarzenia. Naprawdę. Ciekawe zdarzenia takie, to właśnie z polskim sklepem miałem. Nie podam nazwy tego sklepu, tak, ale nie jest ale... polskim sklepem. Moja ulubiona talia to jest Boski Tarot. Boski Tarot. Autorem jest Marchetti. I jest to o tyle trudna talia, że ona nie z każdym pracuje. Natomiast ze mną pracuje świetnie, ja sobie nawet prezentowałem kilka sztuk tej talii, bo one już niektóre mi się spracowały. Więc po prostu, żeby mieć na przyszłość. Jest to talia, która potrafi się zablokować. Czyli na przykład jasno zadeklarować, że tej osobie nie stawiam karty. Zresztą ja mam umówione z kartami pewne znaki, że jak się pewne karty pokażą w rozkładzie, na przykład na początku, to znaczy, że dana osoba przyszła ze złymi intencjami, na przykład, żeby sobie ze mnie zakpić, lub otrzyma prawdziwą, dobrą wróżbę, a i tak będzie twierdziła, że wróżba się nie sprawdziła gdzieś na forach, bo ona ma złe intencje, lub że dana osoba nie jest w stanie przyjąć tej wiedzy, którą powinieneś jej przekazać dla jej dobra, lub że tej osobie po prostu nie można wróżyć, bo ona już była u 10 innych wróżek i o to samo się pyta. Mam talię Sakry Drogi Tarot Deck. To jest taka talia bardzo brzydka, no, bym powiedział. Kolorowa, ładna, ale brzydka, to znaczy straszna. Ona, ludzie się jej boją. Tam są postacie, no, takie nieładne. Czyli... Ale ta talia ma energię. Moje talie, mam też talie, które na przykład służą mi tylko do rytuałów magicznych. I dzisiaj właśnie na tym filmiku o uczuciach mówiłem, że właśnie pewna jest talia, którą ja sobie zawsze wybieram do rytuałów na przyciągnięcie czegoś. Na przykład jest talia, która autor ją stworzył na podstawie książki Sekret. O tym przyciąganiu pewnych rzeczy i tą talię posługuje się podczas rytuałów, który chce przyciągnąć dla klientów miłość, pieniądze, bogactwo, dobrobyt, szczęście, powodzenie. Mam też talie, które mi służą do złych rzeczy, bo też nie ukrywajmy, nie wróżki tutaj nie mówią, że to jest wszystko biała magia, bo tak nie jest. Też wiadomo, że miałem wrogów, tak? Osoby, które mi, ja powiem panu szczerze, osoby, które mi źle życzyły i które zrobiły coś przeciwko mnie, no to musiały ponieść karę, ale nie dlatego, żeby je skrzyw-
spędzić i wokół osoby, bo na przykład była to matka, która, jakaś kobieta, która jest matką i nie można jej skrzywdzić, bo krzywdząc ją, krzywdzić dzieci. Oczywiście, tak. Ale robić krzywdę, tak zwaną magiczną, delikatną, na pouczenie. Na pouczenie tej osoby. I ją informujesz, uważaj, zobaczysz to, to. Na pouczenie. I ta osoba po prostu, żeby więcej nie uczyniła, albo nie pomówiła cię, tak jak mnie, mi na przykład to zrobiono, tak? I ja mam zdjęcia różnych takich, mam talii, które służą do tych rzeczy. Prawda? Bo człowiek musi znać i dobrą, i złą magię. Nie, nie oszukujmy się, bo życie, mówię panu, tak powiedziałem, jest dobre i złe. Ale nigdy nie może być celem człowieka krzywda o drugiej osoby. Kiedyś, chyba na początku, pan włączył to nagrywanie, wspomniałem tak? O czymś takim, co się nazywa wojną magów. Wojna magów, no właśnie. Proszę pana, tak, opowiem pan. Moja babka, jak to się mówi, nikt nie lubi, jak jest dwóch proroków w jednym regionie, no nie? No tak. Tak, była druga babka, która była też osobą stawiającą karty, znającą się na magii, na zielarstwie i tak dalej. I bardzo zazdrościła. Do mojej rodziny przyjeżdżali osoby naprawdę znane, które wypytywały się, które prosiły i tak dalej. Z różnych środowisk. Bardzo zazdrościła po prostu. I ta osoba, proszę sobie wyobrazić, że miała na tyle zła w sobie, że od własnej matki, może tak opowiem, jej matka, tej złej czarownicy, rozchorowała się i zmarła, a ta jej nie udzieliła pomocy w domu. I moja rodzina zachodziła w głowę, no jak można było nie wezwać lekarza, pomocy, choćby kogoś z wioski po prostu, czy gdzieś, żeby udzielił pomocy. I patrzeć, że matka umiera, wie pan, o co chodziło. Ta po latach wykrzyczała, że na własnej matce lata życia odebrała po prostu magicznie, nie? No tak, no to jest. Są takie, wie pan, możliwości. Wojna magów widziałem, jak normalnie kulę energetyczną moja babka łapała. Normalnie kulę, wie pan, tego nie było widać namacalnym. Tak, ale oczywiście. To się nazywa wojna magów. Wiadomo, że Max albo na przykład do naszego domu przyszedł, ona wysłała demona. Przyszedł normalnie demon, stanął w sieni i patrzył się, nic nie zrobił, nie mógł przejść. Myśmy mieli różne znaki, także nie mógł przejść dalej. Ale chciał szkodzić. Chciał szkodzić, ale nie mógł, prawda? No różne są, tak? Pan, no to rzeczy, gdzie ktoś jak będzie słuchał na pewno tego filmiku, niech pan tego, proszę, nie kasuje, nie, to pomyśli, to jaka paranoja. Ale tak, powiem tutaj państwu tak, paranoja, to państwu opowiem historię. Żebyście wy, słuchacze kanału pana Fryty, Fryta Małej, wie pan co, to jest dużo ludzi, tak, na pewno tutaj wiele osób jest ciekawych takich rzeczy, no bo tak, tutaj widzę różne komentarze. Ale żebyście wiedzieli, nie kmili sobie z tego, co ten pan nagrywa i co ja mówię. Ja powiem państwu historię. Kiedy byłem zaproszony do domu opętanego, gdzie trzeba było robić egzorcyzmy. Ale nie byłem dlatego, że księża nie chcieli. Księża ze strachu odmawiali. Byłem sprowadzony ja, żeby po prostu się pozbyć złych energii. To opowiem, jak było. Była dziewczyna o imieniu Asia, która nie skończyła, miała już 20 lat, nie skończyła nawet przedszkola. Dlatego, że jej babka, która znała się na magii, tak, to się też nazywa wojną magów, ona mi złożyczyła i tak dalej. Miała tutaj sakiewki takie przy pasku, w nich miała kamienie, czy miała te sakiewki, które ja mam, które ja nie noszę przy sobie i które pewnym rzeczom magicznym służą. I ona oddała jakby demonowi, diabłu za pewne rzeczy swoją wnuczkę, kiedy ona już była w łonie matki. I ja oczami wizji, jasnowidzenia widziałem, że jest dziecko w kołysce i przychodzi demon z twarzą lwa, z twarzą wilka i drugi wyglądający jak wampir, się pochylają nad tym dzieckiem. A to dziecko jest przy oknie, okno było otwarte. I ja nie mogłem wiedzieć, że kołyska tej dziewczynki była rzeczywiście przy oknie zawsze, że okno było często otwarte. Nie mogłem tego wiedzieć. Ja to matce powiedziałem, matka powiedziała, tak, ona tak leżała. I matka oddała. I teraz dziewczynka nie skończyła przedszkola, bo nawet w przedszkolu, jakby matka opowiadała, to po prostu ona się rzucała, biła dzieci, demolowała wszystko. Ona nie miała żadnego wykształcenia. A ja, jak wiecie, jak wspomniałem państwu, znam idealnie język francuski. Pracowałem na Madagaskarze, uczyłem w Ancira B. Fondrin dzieci języka francuskiego, więc po prostu powiedziałem, skoro jest opętana, to ona, a nie ma wykształcenia, to będzie mi odpowiadała po francusku. Ja do niej się kierowałem do niej słowa po francusku. Najpierw ze mną rozmawiałem przez telefon. To
śpiewała piosenki religijne typu Apel Jasnogórski, typu Majowe, jakieś pieśni polskie itd. I ta, bo demon chciał pokazać po prostu, że go nie ma, że ona nie jest opętana, że ona umie pieśni religijne śpiewać, to znaczy, że nie ma opętania, tak? Tak. Wzywa Matkę Bożą, nie ma opętania. Chciał po prostu mnie zwieść. Ja przyjechałem tam do domu i patrzę, no ona tak siedzi obok mnie, ta dziewczynka, i w pewnym momencie ja tam zaczynam pewne znaki pisać, pewne symbole takie moje tutaj znane mi. I ta dziewczynka się tak do mnie odwraca i robi taki szyderczy uśmiech, ale demoniczny. I zaczyna się rzucać w kierunku wyjścia, ale no nie da się jej powstrzymać. I ja usiadłem już tak, ręce się trzęsły, bo chciałem ją trzymać, żeby ona sobie krzywdy nie zrobiła. I ona się tak nachyliła i do mnie powiedziała po francusku: tyś jest dobro, ale tobie zniszczę wszelkie dobro. A nie mogła ta dziewczynka wiedzieć. No tak. I teraz druga rzecz. W pewnym momencie ona chciała się nie pozbyć, więc zaczęła mi z przeszłości moje grzechy przypominać, opowiadać na przykład, co ja zrobiłem, wie pan, nawet takie rzeczy, których nie pamiętałem. A ja w myślach mówiłem tak: odpuszczone, odpuszczone, odpuszczone. I ta dziewczynka takim dźwiękiem, tak, odpuszczone, odpuszczone, odpuszczone. No skąd mogła wiedzieć? Po prostu demon, rozumie pan? Tak, oczywiście, no to nie jest przypadek, no przecież to jest, tak, wie pan. Więc ja uczyniłem pewne znaki, pewne rzeczy, założyłem je i tak dalej. I dziewczynka została uwolniona, dom został uwolniony. No ale niestety nie minęło pół roku, jak matka powiedziała, że wróciło to samo. A ja zrobiłem wizję i widziałem, muszę to powiedzieć, w wizji jej babcię, która po prostu jest złą czarownicą, która uprawiała seks z szatanem na łóżku. Po prostu widziałem, jak się masturbuje i ta mama Asi powiedziała, że mam rację, że po prostu ona robi takie rzeczy. I powiedziałem tak: dopóki ona nie umrze, to my możemy robić egzorcyzmy, możecie różne rzeczy, ale nigdy ta dziewczynka nie będzie wolna. Inny miałem przypadek uzdrowienia, ale to była rodzina z Litwy. Dziewczynka, która nie chodziła, powłóczyła nogami, przyjechała do mnie tutaj, sprowadzona została i ja też robiłem, pisałem te moje znaki, to wszystko, no nie mogę powiedzieć dokładnie, po prostu nie chcę pewne rzeczy i po jakimś czasie ta dziewczynka do mnie przyjechała z matką, z wielkim tortem, z długopisem takim, gdzie jest po litewsku wygrawerowane jej imię i moje imię, i tak czerwony taki długopis, po prostu dziewczynka chodziła, tak? Mhm. Więc nie mówmy, że nie ma tych energii, nie mówmy, że pan też będzie takie cuda robił. Nie, no wie pan, to jest do mnie akurat oczywiste, tak? Oczywiste i ja w takie coś wierzę i wiem, że to istnieje, no a też no kwestia też wiary, tak? I podejścia do tego tematu. No jeszcze większy przykład. Dobrze, to niech pan powie tutaj, tak. Pani Karolina, która jest nauczycielką przedszkola w województwie wielkopolskim, jak kiedy jej robiłem pewne zabiegi magiczne, to czuła, jak z niej wychodzą jakby jakieś łańcuchy i tak dalej, kiedy wypowiadałem pewne słowa. No wie pan, ona to tak, czuła, tak, to tak. Osoba, która racjonalnie myśli, jest wykształcona i tak dalej. Więc nie mówmy, nie, ta osoba no, oczywiście. Została uzdrowiona, proszę pana, bo miała perlaka w uchu, niech ona może złożyć świadectwo, ta osoba miała perlaka w uchu, była przygotowana do operacji, a z tej racji, że koronawirus, więc ona się bała pojechać do szpitala i tak dalej, proszę pana, perlak zniknął, więc nie opowiadajmy sobie, jest to te zjawiska niewyobrażalne. Tak samo, kiedy robi wizję, przedstawiam karty, ja nie mogę znać czyjejś przeszłości, a potrafię ją powiedzieć, a pan jest przykładem z dzisiaj, kiedy coś panu... Tak, no ja tego jestem... Pan tego nie mówi, co panu napisałem, to już pana prywatnie. Tak, tak, ja tutaj też no mówię, no też dziękuję panu bardzo za te informacje, bo no jest to naprawdę no zdumiewające, jaki mają po prostu ludzie dar i no ile mogą też zobaczyć w innych osobach. No też, wie pan co, no będziemy tutaj kończyć tę rozmowę, bo też czas antenowy... Ale chcę jeszcze powiedzieć, pan miał zadać pytanie odnośnie przyszłości Polski, czy czegoś. Tak, no wie pan co, tak chciałem tylko obrazowo może, albo coś pan tutaj powie tak ogólnie. Powiem panu bardzo ważną rzecz, bo piszą też osoby, które są z tych powiatów, miast na czerwono zaznaczonych przez Ministerstwo Zdrowia. I powiem panu obraz taki. Ci ludzie... Niektórzy się zdziwią z południa Polski, że ich obszar jest na czerwono, ale nie dlatego, że tam jest tyle koronawirusa. Tylko ten obszar
ma być wolny od kamer, od zainteresowania ludzi, ponieważ tam instalują się powoli żołnierze. Z tego obszaru, proszę pana, jeśli nie w tym roku, to na początku przyszłego roku, będą wystrzeliwane rakiety w kierunku przez wojska Stanów Zjednoczonych, będzie się mówiła to tak naprawdę przez NATO, a będzie się mówiła przez NATO, to przez wojska Stanów Zjednoczonych. I Polska naprawdę dostanie, ja powiem, Polsce nie czeka dobry czas, ani pod względem ekonomicznym, ani bezpieczeństwa. Czeka Polskę i bez królewie, i Polacy macie 3 miesiące, żeby łykać kasę, którą wam daje rząd. Tak, bo w końcu to wszystko, ta bańka musi no też pęknąć, bo to jest... Ale bierzcie bony, bierzcie 300 plus 13, 14, ile wlezie, bo później nie będzie. Nie będzie. Czyli tak z tego wynika, że tutaj po prostu teren Polski zostanie użyty w jakichś działaniach militarnych na odległość, tak? No. Tak, ja powiedziałem kiedyś, że 500 plus to kartofle będziecie mogli kupić, to jest prawda. Się wszyscy przekonacie, macie czasu, największą tak. inflację, macie Polacy największą inflację w Europie, 109 miliardów. Mało tego, 109 miliardów jest powiedziane oficjalnie, pamiętajcie, że to mówi minister. Ten minister musi trochę podkolorować, sytuacja jest jeszcze gorsza w dokumentach oficjalnych. Jest jeszcze gorsza. Dokładnie. Więc on w społeczeństwu podano 109 miliardów, żeby nie było obruszenia. A jest jeszcze gorzej, więc mało tego, Polska będzie wykorzystana, Polacy będą się bać, niektórzy będą chcieli ze swoich domów wyjechać, a niektórzy będą chcieli to zrobić z tych obszarów, które będą militarnie wykorzystane. Po Polsce w przeciągu 3 lata to się czołgi rosyjskie przejadą. Nie będą niszczyć kraju, dużo by można powiedzieć. Naprawdę będą po prostu dywizje jechać i nawet będą tacy Polacy, którzy będą ich witać bardzo gościnnie i będą się cieszyć. No to jest dosyć ciekawe akurat, no też wiadomo, no trochę czasu musi minąć, ale też pan tutaj umieszczał jakiś filmik, nie wiem teraz, czy to było w lipcu, też była tam jakaś właśnie przyszłość chyba kraju tam do końca roku i właśnie potem o tym tutaj, o tej sytuacji finansowej, tak, w Polsce, no to też oczywiście możemy tutaj zaprosić widzów na te odcinki, można obejrzeć tutaj na pana kanale, wejść, zobaczyć, też ciekawe informacje tam u pana są, nie? Dziękuję. No, dobrze. Wie pan co, to dziękuję panu bardzo za rozmowę. No troszkę tutaj nam czasu zeszło, ale jestem bardzo tutaj szczęśliwy, że mogłem z panem porozmawiać. Myślę, tutaj będziemy w kontakcie. No i też oczywiście zapraszam wszystkich tutaj widzów do pana kanału. To jest Nazor Tarot Ibrahimow, tak dokładnie nazwa? Tak, dokładnie. W linku jeszcze pod filmem umieszczę odnośnik do kanału. Zapraszam tutaj wszystkich do odwiedzenia, no jest tam sporo ciekawych materiałów. No ale panu dziś bardzo dziękuję za rozmowę i mogę podziękować i życzyć po prostu dobrej nocy i dalej sukcesów w dalszych filmach na kanale. Dziękuję serdecznie pana, pozdrawiam wszystkich widzów pana kanału. Pozdrawiam, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dobrze. I pamiętajcie, że ja i pan Fryta nie mówimy wam o tych trudnościach po to, byście się bali, ale byście się przygotowali. Oczywiście. Dobrze, dziękuję panu bardzo i pozdrawiam. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Dobranoc.